Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj produkt firmy Orico, która już oczywiście na kanale gościła niejednokrotnie. Natomiast dzisiaj produkt z kategorii, której jeszcze na kanale nie było, a o którą prosiliście w wielu wiadomościach, czy to prywatnych, czy w komentarzach. Pytaliście o huby USB typu C. I dzisiaj taki pierwszy hub USB typu C gości na kanale. Konkretnie wybrałem model Orico PW118P. Czyli 8 w jednym docking station, czyli taka stacja dokująca, w zasadzie no, hub USB z dodatkowymi funkcjonalnościami. Nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Dlaczego mój wybór padł na ten model, a nie na jakiś inny? Dlatego, że bardzo dokładnie przejrzałem parametry tego modelu. W portfolio Orico jest masa różnych modeli od 5 w jednym do 11 czy 12 w jednym. Zresztą podobnie jest u innych producentów. Natomiast mnie interesował model, który będzie wspierał power delivery 100 W, czyli taki, który nawet najmocniejsze laptopy, które wymagają 100 W, będzie w stanie zasilić. Ten spełnia te warunki. Mamy tutaj również informację właśnie o tym power delivery 100 W. Druga kwestia to było to, żeby miał wyjście wideo 4K 60 klatek na sekundę. Niestety wiele modeli jest ograniczona do 4K 30 klatek na sekundę. I o ile większość z Was zapewne korzysta nadal z monitorów Full HD, ja sam nie dorobiłem się jeszcze monitora 4K, natomiast przyszłościowo, jeżeli taki sprzęt się kupuje, to raczej nie na jeden rok, a na dłużej. No i wtedy te 30 klatek na sekundę 4K może być wąskim gardłem w przyszłości, bo jest to po prostu klatkowanie, slajdowanie, przesuwanie nawet myszką na ekranie przy 4K i taki hub się do tego po prostu nie nadaje. A więc, aby był bardziej przyszłościowo odporny, wybieram modele 4K 60 klatek na sekundę i Wam też takie modele polecam. One są nieco droższe, ale myślę, że warto dołożyć środki, żeby kupić rasa dobrze. Co tutaj mamy jeszcze? Informacja o parametrach huba. Mamy Type-C oczywiście, ale w ostateczności w sytuacjach awaryjnych można użyć przejściówki. Mamy trzy porty USB typu A. Też zależało mi na tym, żeby był czytnik kart pamięci i tutaj jest i SD i microSD. Trzy porty typu A. Mamy również właśnie port wejściowy Power Delivery. On jest tylko do wejścia, ten USB typu C, pamiętajcie o tym. Mamy wyjście HDMI. I mamy 1-gigabitowy RJ45, on się tutaj tak dodatkowo znalazł, ale wiele współczesnych, nowoczesnych laptopów nie ma już portów RJ45 i to też jest bolączka, na którą takie huby są rozwiązaniem. Mamy informacje o parametrach, jeżeli chodzi o wymiary. Może teraz będzie to lepiej widać. Wymiary urządzenia kompaktowe, obudowa jest z plastiku i aluminium. Mamy kabel dwumetrowy, jeżeli chodzi o długość tego kabelka, czyli no blisko gdzieś, trochę mógłby być dłuższy, blisko gdzieś musimy niestety położyć ten hub od laptopa. Mamy też dokładne wyjaśnienie portów USB-A. Tutaj niestety ten model mógłby być lepszy, mógłby mieć 10-gigabitowe porty, ma tylko 5-gigabitowe, ale w przypadku USB-A jest to jeszcze do przyjęcia. Mamy, tak jak powiedziałem, karty microSD i SD, ale mogą być obie naraz obsługiwane. To też ciekawostka i te HDMI w 4K 60 klatek na sekundę. Dla mnie must have. Port gigabitowy jest przyjemnym dodatkiem. Mamy power delivery, również 100 W. Mamy informacje o prędkości 5 gigabitów na sekundę. To jest związane również z całym pasmem, jakie tutaj mamy dodatkowych urządzeń. I mamy trzy kolory, różowy, srebrny i szary. Ja wybrałem szary. Wsparcie dla systemów Windows, Linux, macOS i również istotne, iPad również jest wspierany i Android jak najbardziej, więc też możemy wykorzystać ten hub w mniej standardowych scenariuszach. Kraj produkcji to oczywiście Shenzhen, China i oznaczenie kodowe jeszcze urządzenia. Orico PW118PGYEP. Tych wariantów jest sporo, dlatego sprawdźcie, jaki dla Was będzie najbardziej optymalny. Oczywiście wszystkie normy europejskie i kanadyjskie są spełnione. Nie pozostaje mi nic innego, jak rozpakować urządzenie i przejść do testów.
Urządzenie po rozpakowaniu prezentuje się następująco. Tu mamy diodę informującą o podłączeniu zasilania. Mamy też port Power Delivery 100 W. Mamy też port HDMI 4K 60 klatek na sekundę oraz gigabitowy port ethernetowy. Druga strona to sloty microSD i SD oraz 3 porty USB typu A. Niestety 5 gigabitów na sekundę, ale dobre i to, przynajmniej mamy 3 dodatkowe porty. Na szczotkowanym aluminium z tyłu mamy informacje o typie tego urządzenia Type-C, Type-C 8 w jednym, docking station, wyprodukowano w Chinach i wspierane normy. Mamy również tutaj, słuchajcie, wentylatory, a w zasadzie otwory wentylacyjne, bo ten sprzęt niestety zawsze się grzeje. Mówię nie tylko o tym modelu, ale tego typu urządzenia, czyli wszelkie huby docking station, niestety nagrzewają się z uwagi na to, że ciężko pracują. Ten sprzęt gorący może nie jest, ale ciepły, dosyć ciepły na pewno. Nawet podczas takiej pracy w trybie idle nie jest zimny, ale to jest całkiem normalne. Jak widać, mamy podpięte wszystkie porty. Tutaj mamy podpięte zasilanie. W tym miejscu mamy HDMI, gdzie mamy podpięty zewnętrzny monitor. W Full HD tutaj mamy 1 gigabitowe łącze LAN. Mamy też dwie karty pamięci SD i microSD. Obie są jednocześnie widoczne. Mamy podłączony zewnętrzny dysk SSD. Tutaj GoodRama 1 TB. Mamy podłączone 1,5 TB dysk w kieszeni, to jest Lexar NM620 w kieszeni Orico, 10 gigabitów i zapewne ograniczenie do 5 gigabitów, przepraszam, i mamy również Kioxie pendrive'a, więc wszystkie porty są zajęte. Sam sprzęt oczywiście jest może nie gorący, ale dosyć ciepły, natomiast działa to bez najmniejszych problemów. Jak widać, mamy widoczne obie karty. Tutaj jest karta microSD, a tutaj mamy kartę SD, czyli obie są widoczne w jednym czasie. Możemy na obie wchodzić i kopiować, zgrywać dane. Dodatkowo te dwa dyski są systemowe. Ten jest podpięty, to jest w kieszeni SSD. Tutaj jest pendrive, a tutaj jest również SSD podpięty do huba. Rzeczywiście ładuje 100 W z odpowiedniej ładowarki laptopa i tutaj 94, w tej chwili 93 W mamy ładowania. Słowem podsumowania, jak dla mnie ten model Orico jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o stosunek ceny do możliwości, bo za około 20 dolarów, około 80 zł w promocjach nabywamy sprzęt, który jest dosyć nowoczesny, ponieważ posiada nawet wyjście HDMI 4K w 60 klatkach na sekundę, więc na przyszłość na pewno będzie gotowy na wyższe rozdzielczości monitora. Ma metalową obudowę, ma slot na karty pamięci, oba działają jednocześnie, ma sporo portów USB, ma też port RJ45 1 gigabitowy. Ma też dodatkowe zasilanie Power Delivery, a to wszystko w ładnej aluminiowej obudowie. W zasadzie przyczepić mógłbym się tylko do dwóch kwestii. Te porty są tylko 5 gigabitów na sekundę. Tutaj jest pole do poprawy. No i kabel mógłby być nieco dłuższy, bo 20 cm to jednak trochę za mało. Według mnie, gdyby miał 30 czy 50 cm, byłoby idealnie. Są obszary do poprawy, być może Orico wypuści poprawioną wersję, natomiast ja nawet już w tej chwili ten produkt jak najbardziej rekomenduję i polecam zakup dla tych wszystkich, którzy szukają takiego huba czy też docking station. Jestem oczywiście ciekawy Waszej opinii, jakich Wy hubów używacie, czy jesteście z nich zadowoleni.
napiszcie na dole w komentarzach. Jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Szerujcie, udostępniajcie ten materiał, aby niósł się po sieci. A na koniec jeszcze rzucę Wam kilka ciekawych propozycji recenzji do obejrzenia. Hej, hej, do kolejnego materiału.